Czy ktoś jeszcze nie ma pewności zbawienia? Podnieś rękę. Proszę, przyjść do mnie tutaj. Chodź do mnie. To jest bardzo ważne. Chodź tutaj, ustań ze mną. I powiedz tak: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. I w Twoich oczach jestem niewinny. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Że grzeszyłem. Panie Jezu, wierzę, że zmartwychwstałeś. I od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełnij go swoją obecnością. Niech Twoja moc wyleje się do jego życia teraz. Niech przyjdzie głębokie przekonanie, Ojcze, o Twojej miłości. Niech przyjdzie światło teraz. Ja w imieniu Jezusa nakładam krew Jezusa na niego i zabraniam Ci, szatanie, dotykać jego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądź, oddajcie Bogu chwałę, naprawdę, kochani. Bo Słowo Boże mówi, że całe niebo się raduje, jak jeden człowiek się nawraca. Jak jeden człowiek, całe niebo, aniołowie mają bal. To jest tak ważne. Chcę Ci też powiedzieć, że na Jezusa Chrystusa spadły wszelkie konsekwencje grzechu. Naprawdę, choroba na ziemi jest nielegalnie. Te wszystkie doktryny, że Bóg nas czegoś uczy przez choroby, są z piekła rodem. Jak ktoś ma z Was dzieci, pomyślcie sobie o dzieciach teraz swoich. Dałbyś swojemu dziecku raka na pół roku? Czerniaczka? Nie? Może padaczkę na kilka lat, żeby się nauczył czegoś? A może biedę mu daj na parę lat? A niech potuła się po śmietnikach, może się nauczy czegoś, nygus. Widzisz? Nikt tak nie myśli o swoich dzieciach, prawda? A list do Efezjan mówi, że wszelkie ojcostwo, tak? Od Boga bierze swoje imię. I my śmiemy mówić, że choroba jest od Boga? I Hioba cytować? Moja żona kiedyś się rozchorowała na chorobę, bardzo ciężką, chorobę skóry. Leczyli ją steroidami anabolicznymi. Wszyscy w kościele, w dużym kościele byliśmy wtedy. Jeszcze nie założyliśmy własnej wspólnoty. Wszyscy na nią ręce kładli, żeby od tego kładzenia rąk to by wyłysiała prawdopodobnie. Nic się nie działo. Nic! To wiecie, co jej kazali robić? Księgę Hioba czytać. Mówi, no siostro, poczytaj. Hiob też miał ciężko. Ja tylko się do... Wiesz co? Wtedy moje poznanie nie sięgało tak jak dzisiaj. Ja nie rozumiałem, że Hiob nie miał nic wspólnego. A co ma Hiob ze mną wspólnego? Przecież Hiob żył w epoce, kiedy Jezus nie umarł na krzyżu. Hiob żył w epoce, kiedy na Jezusa nie spadły żadne choroby i niemocy. Co nie Hiob? Rozumiesz? To Hioba sprawa, nie moja. Biblia to nie jest książka, którą bierzesz i wszystko automatycznie do mnie. Tam też jest napisane, że Judel wziął linę i się powiesił. I też to jest namaszczone. To słowo, tak? To jest namaszczone słowo. To nie oznacza, że mam z niego przykład brać. Choroba jest wynikiem grzechu. Ludzie chorują, bo nie wiedzą, że nie muszą. Rozumiecie? Ludzie nie rozumieją, że Jezus Chrystus rozchorował się wszystkimi chorobami. I że dzisiaj wystarczy przez wiarę, tak jak się wzięło narodzenie na nowo, tak jak się narodziłeś na nowo przez wiarę, jak przyjąłeś zastępczą ofiarę Jezusa, tak? Tak wystarczy teraz przyjąć go jako lekarza. Jako lekarza. Wiecie, my poszliśmy gdzie indziej, poszliśmy do takiego miejsca, gdzie ludzie rozumieli, czym jest uzdrowienie. I tam taki pastor do niej podszedł, pamiętam, i mówi do niej tak: ile ty lat wierząca jesteś? Ona mówi: 2 lata. A on mówi: to się nie módl, bo ty się nie umiesz modlić. Podszedł do niej i wiecie, co powiedział? Mówi: ja pierwszy raz takie coś słyszałem. Mówi do niej tak. Ustał nad nią i mówi: diable, znasz mnie, wiesz, kim jestem. Siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem. A wszelka twoja moc jest pod moimi stopami. Rozkazuję ci teraz odejść od niej. I poszedł. Ja mówię: ale się pomodlił. A potem jakiś prorok podszedł do niej, Ukrainiec, i mówi tak: siostro, nie wiem, czy to z Pana, czy nie z Pana, zbadaj, ale powinnaś wziąć musztardę, słoik musztardy, wrzucić do wanny, zanurzyć je 3 razy, będziesz zdrowa. Ja mówię: szok. Ja już, no comments. Wracam do domu, nie odzywamy, cichy wieczór. Ja zrozumiesz, o co chodzi. Siedzę, mówię: ale jazda. Patrzę, idzie ze słoikiem Sareckiej. Rozumiesz mnie? Odkręciła, wrzuciła do wanny, weszła do tej wanny, 3 razy się nożyła, wyszła, krosty jednej nie miała. Dlaczego? Bo uwierzyła. Żadna musztarda ją nie uzdrowiła, żadne inne rzeczy. Musztarda nikogo jeszcze nie uzdrowiła, rozumiecie? Tak samo jak rzeka w Jordanie nie uzdrowiła Namana. Rozumiesz, o co chodzi? Wiara uzdrowiła Namana.
Tak samo jak sól, którą wsypał do źródła Elizeusz, nie uzdrowiła źródła w Jerychu. Wiecie, byłem w Jerychu. Wiecie, co tam stoi dzisiaj? W wytwórnia wody mineralnej. Bóg mi świadkiem. Mam etykietkę w domu. Wytwórnia wody mineralnej Jerycho. To tak działa. Jak on uzdrowił to źródło? Przez wiarę. Przez wiarę bierze się uzdrowienie. Przez wiarę się bierze każdą rzecz od Boga. Przez wiarę. Dzisiaj. A wiara działa dzisiaj. Jeżeli ty uwierzysz dzisiaj, że możesz zostać uzdrowiony z każdej choroby, tak jak uwierzysz, tak dostaniesz. Jeszcze nie spotkałem precedensu przez 3 lata. Nigdy. Naprawdę. Robiliśmy ewangelizację w Gdyni, słuchajcie, w muszli koncertowej takiej, która tam jest przy plaży. I głoszę Ewangelię, koncert, bo potem głoszę słowo. I potem tak, i taka pani wchodzi na scenę, słuchajcie. I ona mówi tak, a ludzi full. Lato, wiecie, szczyt sezonu. A ona mówi tak, ta pani. Ja nie wierzę w Boga, proszę pana. A ja mówię, okej, nie mam problemu. A my czemu pani nie wierzy? I przez mikrofon tak gadamy, jej daję mikrofon. A ona mówi tak. Proszę pana, bo mój syn ma 15 lat od urodzenia, on właściwie na wózku jeździ, ma porażenie mózgowe. Ja mówię, a jak zostanie, a jak go Bóg uzdrowi dzisiaj, to pani uwierzy? A ona mówi, tak, to wtedy bym uwierzyła. Ja mówię, bracia, weźcie go tu, wtoczcie. Wtoczyli go, wypięliśmy go z pastorem, z Orkiem Bałczyńskim. Wypięliśmy go z tego, jak poszedł po tej scenie, za 40 osób biegało, żeby życie Jezusowi oddać. Chłopak nie tylko, że wstał z tego wózka, to jeszcze zaczął mówić! I Olek mu daje mikrofon i mówi, czy chcesz oddać życie Jezusowi? I mu głosi Ewangelię. On mówi, tak. Bóg jest ten sam wczoraj, dziś i jutro. Non stop ten sam. Na krzyżu nastąpiła potężna wymiana. Posłuchaj, całe zło należne tobie za twoją grzeszność spadło na Jezusa. A całe dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło tobie. To jest krzyż. I dlatego kocham Boga. I dlatego grzech mnie nie interesuje. W ogóle nie interesuje mnie taka sytuacja jak grzeszenie. To nie oznacza, że mi się noga nie potyka. Tak, zdarza mi się upaść. Ale wstaję, obmywam się w krwi Jezusa i idę dalej. I od 12 lat, od kiedy się narodziłem na nowo, nie miałem czasu trudnej łaski. Przepraszam. Nie miałem też dołka. I nigdy nie chciałem zejść z tej drogi. Nigdy. Kocham Boga. I kocham Go, dlatego, że jest dobry. Bóg jest tylko dobry, a diabeł tylko zły. Cokolwiek masz dzisiaj w swoim życiu niezgodnego z Ewangelią, tak? Bóg chce ciebie z tego uwolnić. Jeżeli potrzebujesz przełomu, przyjdź, będziemy się modlili tutaj. Nieważne, czy to jest sprawa duchowa, czy to jest sprawa psychiczna, czy to jest sprawa fizyczna, czy jakakolwiek inna. Tak jak wierzysz, tak dostaniesz. Tak mówi Boże Słowo. I dlatego chciałbym, żebyśmy się modlili, żebyśmy mogli powstać i modlić się teraz. I chciałbym, żeby każdy z was, kto chciałby od Boga coś wziąć, żebyście wyszli do przodu i żebyśmy mogli wspólnie modlić się o twoją sprawę.